is the judge, don't stress me. This is the place, this is the time. My enterprise of this world. Stopę wystawia tylko. Nic nie naleciało, nic nie naleciało, niuniaku. Fantechno. Słuchajcie, nie będę się rozbierać. Nie będę. Nie liczcie na to. Tym razem nie. Bohaterze. Dzięki. Dzięki serdeczne. Ale zagrasz, czy tylko tak kitowałeś? Nie, no co? Zrobisz to? Pokaż swoją twarz. Pokaż ile w sobie masz. Kim naprawdę jesteś to? O kurwa, ale jesteś gnój, a ja ci chyba nie ćwieć jeszcze śpi. Wyszko, czy mogę zrobić jasność? Chyba nie wszędzie. Nie, tylko jedna. Największe. No te największe, bo już godzina w pół do drugiej zaraz. Naprawdę? No nie żartuję, właśnie z panem. 13:23. Cześć, cześć. Dawno żeśmy się nie widzieli. Ale niech troszeczkę cię posmaga to słoneczko po buźce, tak? Ślicznie, takie pierwsze wiosenne słoneczko. Kotku, gdzie płaczesz? Tak. Kukuś. Tak, było świetnie. Obudziłem się taki, ojej, wyspany. Proszę? Ciocia, wszystko tak. Do domku. Do domku. Jakie lody? Bo wystawił pewnie gdzieś bokiem. No. Jest Synia? Synia! Synia! Tata woła Synia! Synia! Tata woła Synia! Synia! Tata woła, dzień dobry, tata! Najmilszy początek dnia. Kilka chwil z Xavierem. Dzień dobry. Mama, papa, wszystkiego dobrego. Informacja, że Marta szuka tancerzy do zespołu, obiegła Warszawę lotem błyskawicy. Na casting zgłosiło się kilkaset osób. Takich tłumów Marta się nie spodziewała. Słuchajcie, musicie zaprezentować się jak najlepiej. Może podzielmy się po 5, żeby było wam wygodnie. Jak się przebierzecie, powiemy wam kogo chcemy, okej? Okay? No i teraz Adam. To co? Śmigamy. Nam pójdzie lepiej. Śmigajmy. To wypadek sądowy, tak? Dziękujemy. Poradzimy sobie. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Za chwilę Michał pierwszy raz w życiu będzie pilotował samolot. Przed lotem niezbędny jest przegląd techniczny maszyny. Ośmiu kwadrat, tak. Czyli już jest bardzo dobrze. Mamy nawet tą długą trasę. Zobacz.
paliwo jest czyste. Dobra, można zamknąć. Sprawdzę, czy coś nie brzęczy. I zaznacz piątkę w kółku. Tak, i jak tylko będzie takich dziewczyn, na przykład 20, to tylko takie bierzemy. Nie ma co tutaj się certować z tymi dziećmi, które... Ale jeszcze podobała mi się taka dziewczyna. No właśnie. Daj mi kamerę. No. Masz na dalej na to. Ale dobrze, że zdałem. No. Ta jest super. No. Fajnie, fajnie. Chowaj się. Bierzemy ją. I co? Kartasz? Ciebie na pewno. 5. Ciebie. A ty, który miałaś numerek? 11. To tak, to tak. To jest różowy, tak? Cztery razy, powodzenia! Tak, one są w ogóle samo zaciskające się, także jest więcej niż 1,5 zwitki gwintu, także jest dobrze. No cóż, złośliwość przedmiotów martwych. Lot trzeba przełożyć. No cześć, mówi Tadeusz. Słuchaj, Krzyś, nie dało się polatać samolotem. Jeden iskrownik nie działa. Tak naprawdę po to się robi checklisty, po to się sprawdza to 15 razy, po to się obchodzi samolot. I wszystko sprawdza, żeby bezpiecznie polecieć. No jeżeli czysto teoretycznie można by było polecieć, no tylko że po co? Jak nie działa, to ma działać. Ja nawet przyznam ci szczerze, że nawet bym nie potrafił powiedzieć, jaki wpływ iskrowniki miałyby na nasz lot, ale pewnie jakiś znaczący. Ciebie 34, 37, 38, 40 i 41. Zapraszam was. Zadzwonimy do was, poprosimy się zaczną internet. No się tak, żebyście się nie pochowały i po prostu zobaczcie. No ładne dziewczyny, uśmiech, tak. Ciebie. Śpiewaj z Michałem Wiśniewskim i wygrywaj. Dokończ fragment piosenki Ich Troje. A wszystko to, bo Ciebie kocham i nie wiem, jak bez Ciebie mógłbym a. pracować, b. żyć, c. odpoczywać. Wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Zwycięzca konkursu wyjedzie na atrakcyjną wycieczkę do Grecji lub Hiszpanii ufundowaną przez Biuro Podróży El Greco.
W domu Wiśniewskich jak zwykle dużo ludzi. O! A ty też? A to też jeszcze? Ja też chodziłeś z mamą, to jest wtedy. Bo. Latałeś tutaj? To cię było widać. Wziąć go? Kurczę. A tak myślisz, nie? Kolejny raz w życiu miałem sytuację awaryjną. Przy obiedzie Marta i Michał wymieniają się wrażeniami z ostatnich kilku godzin. Ale co, rozwalił się ten samolot? Coś to? Po prostu jeden skrobnik mi chodzi. Co? Leciał to jakiś samolot? Tak, my ale mamy. Wyślał, proszę, ale wyślał, ale wyślajdowałeś? Pokazujemy Ksawieszkowi, że tatuś lata. A to był Boeing 7. Tatuś jutro przyleci na dyskusję. A jutro też idziesz? Nie, ale też właśnie czesna jakaś. Misiek, ale leciałeś czy nie? Czy nawet nie wystarczałeś? Nie, kołowałem tylko do pasa, wyjechałem z tej bramy. Przez w ogóle ruch nie pomógł. I loty się skończyły. Sensowni ci ludzie? Myślę, że z tej 50 wybiorę 15 takich. Naprawdę fajnie. 15 to też niedużo. Ale 50 jest takich okej, okay, no wiesz, to super. I co oni tańczyli? Co tańczyli? Wiesz co, no najpierw wchodzili po 10 osób, później wchodzili po 20. I mieliśmy chyba 3 godziny tą salę, niestety. A nie chciałam ludziom powiedzieć, słuchajcie, no. Niestety czas się skończył. To wziąłem wszystkich i wiesz co, no i tańczyli po 5 osób i później uczyłyśmy ich takiego kawałka, takiego paru kroków. Chcę, żeby zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek tańczą. No ci, którzy byli fajni, to tych zostawiam. A byli tacy, co nic nie potrafili? Byli tacy. To po co przyszli? Jak to po co? Znaczy, nie no, każdy coś tam niby robił, bo w tym zgłoszeniu pisali, że tam coś robili, ale... No, średnio niektórym wychodziło. No wiadomo, no jak zawsze, tak jest wszędzie. A wszyscy super śpiewają, jak przychodzą na twój casting? No, ja nie no wiem, właśnie. Ale to casting to już nie jest, bo to już są... Nie, to już nie, to już jest nabór, to jest sport. Fani koczują pod domem Wiśniewskich już 24 godziny na dobę. Marta jest w czwartym miesiącu ciąży. Choć prowadzi bardzo aktywny tryb życia, nie zapomina o najważniejszym, o zdrowiu swoim i dziecka. Jest pod stałą opieką lekarzy. Łuka ładna, mądra, po mamie. Nie, nie, kochanie, nie po tobie, przecież widzę mózg. No właśnie dlatego mówię, że po mnie, bo u ciebie. To dlatego mówię, właśnie dlatego sądzę, po że mnie, nie. Po mnie. Nie, to wszystko po tacie, panie doktorze, to wszystko po tacie. Ja tam widzę dwa. Nie, nie podobało. Ja nawet trzy. Nie podwoją się, mama powinna widzieć o naszego człowieka. Ale fajnie. O, i ruszą się. Rączką. Tutaj wszystkim wymachuje rączką. Matce tam pogróź trochę. Jak przyjdziemy w grudniu z kolejnym... To mój mąż się będzie robił. Bo bardzo chce. Zarobi na tym kolejne pieniądze, panie doktorze. Ale co, widać coś? Nie widać. No, ale co, nogi, inne szczegóły. No właśnie nic, dlatego córka. No można to różnie interpretować, co kto powiedział. A czasami się schowa, z tego co słyszałem. Różnie bywa. No tak. Wciąż nie wiadomo, jakiej płci będzie drugie dziecko Wiśniewskich. Cały czas trwają spekulacje. A kiedy będziemy wiedzieć, czy to chłopiec, czy dziewczynka? Myślę, że niebawem, ale musimy się... Jeszcze... Nie. No i jak to co, ty czwarty miesiąc? Nie, to nawet nie jest czwarty miesiąc jeszcze. No, piąty. Wcześniej. To nie jest czwarty miesiąc, nawet piąty. No, zapomniała, wie pan. Nie no, w piątym będziesz wiedziała. Chyba się znam trochę na tym. No, tyle dzieci urodziłaś, to wiesz. Nasze dziecko jest takie. Jestem bardzo cierpliwym mężem.
Pani G nie ma wolne. Jej obowiązki przejmują więc rodzice. Taka cieplutka woda, gdzie jest żabka? Ej, daj... chyba za cieplutka, bo coś wychodzi. Nie, dobra, nie, dobra, co? Wydłamacie oko. Nie. Zobacz! Niech się nabierze wody. Ciu, ciu, ciu. O, powiedz, żabka jest. A mydło wcisnęliśmy? Które? A jest, nie, płynek do kąpieli, nie mydło. To jest to? Różowe? Nie, jest taki płyn do kąpieli fajny. Dla małego, w takiej dużym butelce. O, co to do mleko? Tak. To mu wlej troszkę. Dzisiaj nie będziemy mieć kufki jeszcze. A kiedy mieliśmy? Wczoraj? Nie. Wczoraj? Dzisiaj mleko? Tak. Dobra, już. Panie generale. Panie generale, daj łapkę szybciutko. Miękczający. Powinniśmy zacząć od dołu, ale tata zacznie od góry. Główkę też. O, tra-la-la-la. Tra-la-la-la. Nie, zacznę się od góry. Nie, jakby spróbowała potem buźkę. Stopę wystaję. Opa. Okej, o, ja mi skończę. Ciężko. Już. Do oczu. Nic nie naleciało, nic nie naleciało, niuniaku. No jak możesz tak krzyczeć, kiedy nic nie naleciało? Mało, tatuś nawet wytrze tutaj szybciutko, proszę bardzo. Nie oszukasz. Tak, 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 tak. Już, już. Zapanować nad Michałem. Nawet w takiej chwili nie może oderwać się od symulatora lotów. No zresztą co to? Obciąć te kilka włosów. Chcesz spróbować? Możesz na mnie potrenować. Czekaj, włączam się. Zupełnie nie pozorny. No, teraz uważaj, bo brzydwa idzie. O. Masz, jak ci będą przeszkadzały. Lepiej trzymaj to niż wolno. Stary próbuje przejąć teść Michała. Nie, co widzę? Możesz krzywdę sobie zrobić. O, o, widzisz. Dobra.
Córeczka fryzjera, Ola, cierpliwie czeka na autograf Michała. Tutaj był flamaster, był zostawiony podobno. Pan jest na dole. No, bo ja dla ciebie nie czekam, startuję. Wiadomo, życie, samo życie. Proszę, proszę, proszę. Dzięki, Ola. Słyszałem, że jeszcze wrócicie kiedyś. Trzymaj się. Piątka, tutaj. Zawstydzona. Chyba trochę. Na razie. Dzięki, cześć. Cześć, cześć, pana. Chodź, proszę, proszę. Nie rób takich minut, stara, bo cię uduszę. Ale to ja robię. Wszystkim dobranoc. Do widzenia. Za co, cześć. Dobranoc. Chodź, piseczku, tutaj płytę schowam. Do góry nogi, hopa! Pani Gieni nie będzie kilka dni. Czy zapracowani rodzice pogodzą życie zawodowe z opieką nad Xavierem? Mieszko, 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 tylko założymy pieluchę i już będziesz mógł fruwać. To? Dawaj tutaj. Z zajączkiem pasuje panu? Pieluszka z zajączkiem. Mieszko. O Jezu, to już trzeba akrobację wykonywać. Michał! W co się pan chce ubrać? Bluzę, w koszulę, w podkoszulek, w kurtkę, w co? Nie w domu, w kurtce. Jakąś bluzę byś mi miał wybrała. Bluzę? Marta nie musi już podpisywać się na zdjęciach męża. Dla wielbicieli ma już własne zdjęcia. Pokaż swoją twarz! Dostosowany stylem do dzisiejszego programu. Tak, tak. Lata 20, tak? Lata 20. Jak zwykle podczas niedzielnego programu na żywo na Michała czekają tłumy. Minuta. Nieładnie żartować z żony. W rzeczywistości do występu zostało jeszcze sporo czasu. To się niby zapali, nie? 20 sekund. Pierwsze kwiatki. Całego sobie. I pierwsze. Mam nadzieję, że nie ostatni. Nie masz tremy, nie masz strachu, jak tak śpiewasz, tak? Nie. Głośniej! Michał, czy wiesz, skąd się wziął Gabriel w muzyce?
Gabriel wziął się z castingu, ile pamiętam. Ha, takiego jak ty teraz organizujesz. Dokładnie. Tak, tak? Ale chciałem ci zaproponować taką rzecz, że ty wyszedłeś z podziemia, to może byśmy tak zrobili po prostu sobie koncercik. Kiedy? Fundacja TVN pytam, kiedy? Zbiera pieniądze na Centrum Zdrowia Dziecka i byśmy zagrali na ulicy. Ale kiedy? Byśmy... Słucham? Kiedy? Słuchaj, nieważne kiedy, podamy w programie. Ten program jest 3 razy w tygodniu. Przybijasz, wchodzisz w to? Pewnie. Naprawdę? Jeszcze siedzimy. Proszę światło robocze w studio. A, wysłaliśmy jej pieniądze. Dziękujemy bardzo. Wszystko co złe, to wasza wina. Bohaterze. Dzięki serdeczne. Ale zagrasz, czy tylko tak kicowałeś? No co? Zrobisz to? A gdzie, Gabryś, powiedz, a gdzie w zasadzie grałeś? W jakich podziemiach? Gdzie? W Warszawie? Wrocław? W Warszawie? Mało. Na Nowym Świecie, a pod tym największym rondem koło Dworca Centralnego, tam przy Rotundzie, tam gonili. Tam gonili. No. Ale najczęściej kojarzysz Wrocław? No. Rynek stary? Tak. Przez starym rynkiem na Świdnickiej jest przejście podziemne. Później jakieś 100 metrów do rynku do przejścia. Dokładnie. Pod tym przejściem. Jasne, pod tym przejściem, ale to jest nieduże chyba. Nie, wystarczyło. Tak? No. Czwartej okay. Nocy czasami się. Dobra, czyli wiesz co, to ja bym proponował w ten sposób. Zdzwonimy się jutro, ty powiesz, gdzie jest możliwe i najlepiej by było tak naprawdę, gdyby ludzie głosowali, bo wtedy nie wiem, czy cię pamiętają, ale na pewno wielu pamięta. Więc weźmiemy kilka miast. Ja na przykład ze swojej strony dam Łódź, no bo wiesz, sorry, ale mnie zależy. Ty dasz Wrocław, jeżeli było w Warszawie, to w Warszawie. I zrobimy tak, żeby ludzie mogli zdecydować, gdzie będziemy grać. Zobaczymy, jak się postawią i skąd będą dzwonić. No, a ile będą? Ja myślę, że będą. Stary, będą. I proponuję zrobić w ten sposób, że dobierzemy sobie jedną kapelę. Dobierzemy sobie jedną kapelę jeszcze z Łodzi. Ja spróbuję Maćka Maleńczuka namówić, żeby mimo wrócił do starych czasów. Ta. Jeżeli nam się uda, to super, nie? Przybieg. Michał i Gabriel Fleszar postanawiają wrócić do korzeni, czyli do występów na ulicach. Zarobione w ten sposób pieniądze przekażą Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Jeszcze się nie zdecydowali, w jakim mieście zagrają. Mówię ci, tak będzie lepiej, ty tak, to ja tak. 3, 2, 150. Po programie czat telefoniczny. Witam. I ja chciałam w ogóle powiedzieć taką jedną rzecz, że chciałam podziękować bardzo Michałowi Wiśniewskiemu za to, że powiedział to dzisiaj o Kubie Wojewódzkim, o Nie dopuszczę nigdy, żeby tacy ludzie jak Leszczyński, Zapędowska, Wojewódzki czy Cygan niszczyli w ludziach nadzieję. Nigdy w życiu będę ich opluwał wszem i wobec, ponieważ gdzie słyszysz śpiew, tam siądź, tam ludzie dobre serca mają, ludzie źli, piosenek nie znają i nieważne jak śpiewasz, ale ważne, że czerpiesz z tego radość. Dziękuję, Agnieszka. Nasze serca są twoje i dla ciebie biją tak. Jeszcze raz. Drugi refren. Uwierz, mała księżniczko, ile krwi zburzyłaś nas, gdy po prostu powróciłaś. Hip, hip, hura. Jeszcze raz. Uwierz, mała księżniczko, ile krwi zburzyłaś nas, gdy po prostu powróciłaś. Hip, hip, hura! Dziękujemy! Dziękujemy! Jeżeli twoja dziewczyna wyjeżdża na 3 miesiące do Japonii tańczyć w klubie, to ci gwarantuję, gwarantuję ci, na 6. że na 6 miesięcy,
Słuchaj, jest pod opieką moich kolegów. Co tam twoich kolegów tam, wiesz, w ogóle? Koledzy by cię sprzedali za 5 zł. Czy chcesz, by Michał Wiśniewski wystąpił wspólnie z Gabrielem Fleszarem na ulicy jednego z polskich miast? Wyślij SMS o treści tak lub nie pod numer 7122. Nawet jak jakiś ząb jej wypadnie. Znowu nowe zęby? Stresy występów na żywo Michał odreagowuje wysiłkiem fizycznym. Dzisiaj jego sparring partnerem jest Małgosia, koleżanka Marty z baletu. No chodź, chodzisz. Uważaj na biust, chowaj biust. Właśnie przychodźcie, chodźcie. Gdzie jest pianino? Nie mam siły. Chodź, chodź, ja widziałem na treningach. Jakbym skopa dostał, wiesz, to ona może, wiesz. No właśnie, może będę się bronić. Kapelu, kapelu. Ej, brzuchu, brzuchu. Tak się staram się. No ale jak ty uderzasz? No uderz mocno. Mocno. Nie w plecy, już nie palę. Nie mam sumienia. Ale nie w plecy, nie tu. Tu. Bargo możesz mocno. Tylko mocno. Nie no, na pewno możesz mocno, tylko nie chcesz. Ta, ja ci pokażę. Ja ci pokażę, jak. Noga. Dobra. Było mi miło. Proszę, pokaż. Zaprezentuj, tylko sam możesz założyć. To się razy, to teraz nie. Tak. Wiesz co, Bartek, też powiem ci, że ja i tak naprawdę to ciebie też podziwiam. Jeżeli twoja dziewczyna wyjeżdża na 3 miesiące do Japonii tańczyć w klubie, to ci gwarantuję, ci, że na 6 miesięcy. Słuchaj, jest pod opieką moich kolegów. Co tam twoich kolegów tam, wiesz, w ogóle? Koledzy by cię sprzedali za 5 zł. Na pewno nie, a raz, na pewno a tak. dwa, że... A mam ci to udowodnić? Chcesz przyjąć wyzwanie? Jak cię wszyscy sprzedadzą za 5 zł. Dobrze, to o moich kolegach, o moich prawdziwych kolegach. Mogę na 100% się założyć. Każdy cię sprzeda za 5 zł. Każdy, nie masz kolegów. W Japonii? Mam. Nie masz. Masz brata. I to jest wszystko, co masz. No ale skarby, to nikt, to zawsze tak jest. Nikt nie ma przyjaciół i kolegów, bo to nigdy ani nie jest rodzina, ani... I tak naprawdę, ja ci powiem, że naprawdę zwłaszcza jest przypadków, że nawet brat sprzedaje brata, a... Ale twój brat ci nigdy no ja nie sprzeda. Wiem. Nigdy. Wiem. Akurat co jak ale co, jest, ale... zobacz, teraz był ostatnio program. Córka sprzedała rodziców. No, to no tak, ale rodzice to też... Stary, wiesz, ona im nie sprzedała, ona chciała po prostu, jej się wydawało, że jak starsze małżeństwo będzie przewozić po prostu koks, to że im się nic nie stanie, bo nikt na to nie wpadnie. Sprzedać to znaczy to, że jeżeli ja wezmę i zaproponuję komuś, żeby cię wziąć i udupić, to cię udupią, no. Nieważne, czy tak jak tulipana, czy jeszcze gorzej. No tak, no to jest żaden problem. Nie, no to jest żaden problem. Ponad niestety, ja jak masz. Grzeczny, już nic nie powiem. Niestety, jak masz w tym kraju pieniądze. Nie się ładnie do tej kamery. Pieniądze, to jest wszystko. I możesz wszystko tutaj za pieniądze kupić. A wszystko. Jest mi tutaj dobrze na tej kanapie? Okej, okay, bo tam ciekawy program. Nie, bo taka jest prawda. Masz w tym kraju nie pieniądze dam się i masz wszystko. No. Możesz wszystko. Możesz kogoś się tak odczernić. Stary, swoim to sianem. To nieważne w jakim kraju. I mając tyle talerów, co ty. To mogę zrobić tutaj wszystko. Mając tyle talarów, co ty. Dlatego nie muszę się w ogóle co za tekst, talarów. No, jak są pieniądze, to nigdy nie ma znajomych. Ktoś musi pomóc nakryć go na golo. Jeśli nie teraz, to kiedy? Michał Wiśniewski będzie tak blisko, w zasięgu ręki.
Nie strać szansy, by zobaczyć i usłyszeć go na żywo w niedzielnym Jestem jaki jestem Ring. Wyślij SMS o treści studio pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680. Zgłoś się do nas. Czekamy właśnie na Ciebie. O programie Jestem jaki jestem słuchaj także w Radiu Z.